Telewizja po sąsiedzku przedstawia relację. Całego meczu to nasz zespół posiadał inicjatywę. Na pewno dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce, ale myślę, że za dużo sytuacji takich czystych, klarownych z tego nie stworzyliśmy. Z 3-4 może sytuacje, ale zespół gospodarzy też miał przynajmniej dwie dobre sytuacje, także myślę, że wynik meczu zasłużony. Dzięki. Jak cały zespół walczyliśmy, spodziewaliśmy się, że będzie ciężki pojedynek. Chemik to lider, wiadomo, nie traci tak punktów. Spodziewaliśmy się ciężkiej walki i było to widać na boisku, że drużyna chciała i zostawiła serducho, to jest najważniejsze. Czy jest pan zadowolony z występu Legii Chełmża w dzisiejszym meczu? Myślę, że tak, że zagraliśmy dobry mecz w obronie, dobrze się przesuwaliśmy.
trener nam nakreślił defensywną taktykę. No, staraliśmy się ją realizować i cieszymy się z punktu chociaż, bo Chemik wiadomo jest bardzo dobrym zespołem i cieszy nawet punkt zdobyty z nimi u siebie. Znaczy, jestem bardzo zadowolony z występu swoich podopiecznych. No, wszystkie cele, które sobie założyliśmy na ten mecz, praktycznie zrealizowali w 100%. Wiadomo, że wyszliśmy z nastawieniem tutaj, żeby nie stracić bramki. Graliśmy defensywnie, czekając na kontry. No i cały plan zakończył się sukcesem. Drużyna gości jest to lider, najmocniejsza drużyna w naszej lidze. Stworzyła sobie też kilka sytuacji do strzelenia gola, ale nie były to jakieś 100% sytuacje, tylko po prostu podośrodkowania z bocznych sektorów boiska. Jak pan się zapatruje na, jakie nadzieje na przyszłe mecze? Znaczy no, nie chciałbym się powtarzać, bo ostatnio też mówiłem, że cały czas gramy o pełną pulę. Jedziemy teraz do startu Pruszcz. Tam też drużyna, która broni się przed spadkiem. Kolejny mecz o 6 punktów. Myślę, że tym razem przyjedziemy z dorobkiem 3 punktów. Dziękuję bardzo.